numer 10, uchwała w sprawie wydzielenia wystąpienia zarządu infrastruktury komunalnej i transportu, jednostki zajmującej się wyłącznie transportem miejskim. Paragraf pierwszy. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o wydzielenie wystąpienia zarządu infrastruktury komunalnej i transportu, jednostki zajmującej się wyłącznie programowaniem, organizacją i finansowaniem oraz nadzoru funkcjonowania miejskiego transportu publicznego na terenie Krakowa i gminy przylegle, które wyraziły na to zgodę. Uzasadnienie paragrafu i uzasadnienie częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, zarówno infrastruktury komunalnej i transportu, bo tak jest to, że wnioskują się bardzo przystosowane, nieefektywne i kosztowne utrzymanie. Dlatego też jest to na potrzeba zwiedzenia z niej. Zajmuje się wyłącznie kwestiami transportu. Doprowadzić swoje zamysły do precyzyjnego śledzenia kosztów wynikających z racjonalizacji oraz podniesie skuteczność działania, co powinno przełożyć się na jakość funkcjonowania transportu publicznego. Proszę Państwa, no o tej kwestii w tak zwanych kuluarach i w różnych luźnych rozmowach mówiło się ostatnio u nas dość sporo, natomiast ja ze swojej obserwacji widzę, że nastąpiła ciekawa konwergencja, to znaczy dyrektor do spraw transportu nie zajmuje się transportem, a organizacją inżynierią ruchu. W związku z powyższym no, wydaje mi się, że taka intencyjna uchwała w kierunku pana prezydenta jest zasadna. Dziękuję bardzo. Ja chcę zadać swoje projekty uchwały. Ja proszę pani Wyszyńską. To znaczy w tej chwili, w momencie kiedy przyjęto taką formułę, że bilety wchodzą do budżetu miasta, pojawił się zarząd, to znaczy transport wrzucono do ZIT-u, natomiast NPK jest jednym z realizatorów tego zadania. Bo są w tej chwili dwie firmy. Jest NPK w swojej lwiej części i firma Mobilis, która jeździ takimi żółtymi autobusami, która tam wygrała przetarg na obsługę tam paru linii autobusowych. W związku z tym NPK jest jedynie realizatorem, natomiast zamawia usługi, ustala rozkład jazdy, to o czym my tutaj cały czas dyskutowaliśmy, marszruty i tak dalej. I mówiąc już o tym, że MPK, że ZIK zleca opracowanie szaty graficznej przystanku. Jest awantura, byłem świadkiem awantury między panią plastyczną, kiedy dyrekcja ZIK łącznie z rzecznikiem twierdziła, że jest zgoda plastyka miejskiego na te słynne pisanki wokół planu, ponieważ przystanki zostały czcionką pisaną oznaczone. Jeśli już ktoś chciał być taki bardzo akuratny, to powinna być to czcionka secesyjna. Ta czcionka jest zupełnie nieczytelna. Natomiast rzecznik ZIKIT-u, mówiąc wprost, kłamał, że jest zgoda plastyka. Zgody plastyka na to nie było. Na to nie ma. To jest taki przyczynek pokazujący, jak to funkcjonuje. Więc no, stąd taka intensywna uchwała. Dziękuję bardzo. Pan Arosy, proszę. Proszę Państwa, wydaje mi się, że należy zwrócić ważną uwagę na to pierwsze zdanie, które ma w zasadzie taki tekst czy wyraz, wymiar bardzo ocenny, wręcz oskarżycielski. Jak w uzasadnieniu, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, zarząd infrastruktury komunalnej transportu w obecnej strukturze jest jednostką zbiurokratyzowaną, nieefektywną i kosztowną w utrzymaniu. Doceniam, czy znam wieloletnie doświadczenia pana Balcewicza w kontakcie z ZIK-em. Natomiast ZIKIT w tym roku podlegał reorganizacji, dalej podlega tej reorganizacji. I wydaje mi się, że takie określenie, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, odnosi się do tego ZIKIT-u sprzed reformy, a nie do tego obecnego ZIKIT-u. Wydaje mi się, że trzeba ZIKIT-owi pokazać, dać czas na funkcjonowanie, a stwierdzenia zbiurokratyzowana, nieefektywna i kosztowna, obawiam się, że to są bez dowodów stwierdzenia na wyrost. I chciałbym też zwrócić uwagę, że Rada Dzielnicy współpracuje z ZIKIT-em tak jak z żadną inną strukturą na terenie gminy. Ja moje doświadczenia odnośnie ZIKIT-u, bieżących, codziennych, miesięcznych kontaktów z poszczególnymi inspektorami w sprawie realizacji konkretnych zadań, te doświadczenia moje, przykładowo moje, są dobre albo bardzo dobre. Nie stwierdzam, że ZIKIT jest w ruinie. Gdyby był w ruinie albo gdyby wymagał rozwiązania, to rzeczywiście to zdanie jednostka zbiurokratyzowana, nieefektywna i kosztowna w utrzymaniu, to zdanie byłoby jak najbardziej adekwatne.
Proponowałbym, żeby ten ton trochę złagodzić i też pozwolę sobie przedłożyć poprawkę, która prowadzi do usunięcia tego pierwszego zdania, tej oceny z ikitu. Pozwolę sobie złożyć taką poprawkę, bo uważam, że te stwierdzenia są zbyt daleko idące. Natomiast sama idea myślę, że została przemyślana przez wnioskodawcę i może rzeczywiście służyć poprawie kwestii poruszonych w tym projekcie. Bardzo proszę o odczytanie. Poprawka dotycząca zmiany treści uzasadnienia w projekcie uchwały w sprawie wydzielenia ze struktur ZIKIT jednostki zajmującej się wyłącznie transportem miejskim. Uchwała przedłożona w porządku obrad sesji 35. W uzasadnieniu usuwa się fragment od jak pokazuje do dlatego też. Pozostawia się pozostałą część uzasadnienia z wyjątkiem określenia z niej po słowie wydzielenia. Dla mnie będzie zaczynało się od Istnieje pilna potrzeba wydzielenia jednostki. Jeśli Państwo pozwolicie, żebyście zrobili, ja sobie jeszcze raz odczytać, żebyście porównali jedno z drugim. W uzasadnieniu usuwa się fragment, jak pokazuje. Od jak pokazuje. Do. Dlatego też. Czyli pierwsze zdanie i dlatego też. Tak, i istnieje pilna potrzeba wydzielenia. Później... Zaczynamy od istnieje pilna potrzeba. Tak. Dużej liczby. Istnieje pilna potrzeba wydzielenia, co dalej? Jednostki zewnętrzne. No jest, ale znieść się spieszę. Państwo jesteście zorientowani w poprawce? Tak, dobrze. To bardzo proszę ją przegłosować. Kto z Państwa jest za poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Kto się wstrzymał? Zero. 14 za, przeciw, 4, przyciągnięciem 0. Nie zamykam dyskusji, ale proponuję przegłosowanie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w sprawie? Nie. W takim razie proszę przegłosować projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 14 za, przeciw, jeden głos, przepraszam, wstrzymujący. Co to za uchwała, która zabija swoje wolności? 14 za, jeden głos przeciwny, jeden głos wstrzymujący.